Kochani w Panu, siostry i bracia, zgromadzeni na tej wieczornej, niedzielnej Eucharystii, którą, jak już wiemy, rozpoczynamy nasze comiesięczne spotkania, bo chcemy zaczerpnąć z charyzmatu, z daru tego miejsca, aby jak najlepiej przygotować się do beatyfikacji wielkiego prymasa tysiąclecia. Może na początek krótka historia. Myśmy planowali to już rok temu. Zaczynaliśmy na toruńskim Podgórzu, żeby odznaczać te miejsca, w których na terenie naszej diecezji prymas przebywał. Potem było spotkanie jeszcze w Chełmży, udało się, ale niestety później kolejne już zaplanowane tutaj do beatyfikacji, która jak wiemy miała się odbyć rok temu na wiosnę, no niestety musieliśmy przełożyć. Ale z radością dzisiaj stajemy pośród was, nasz profesor diakon i ja dołączam także do waszej modlitwy, aby z takiej potrzeby serca, pewnie jak i waszej, razem z ojcami dziękować za dar tego miejsca i że to miejsce pielgrzymkowe z mocą przemawia. Pozwólcie, że ta homilia może będzie troszeczkę dłuższa, ale chcemy nawiązać przecież do życia księdza prymasa. Nie chcemy dzisiaj na niego patrzeć z perspektywy uwięzienia tutaj, ale może z takiej jednej bardzo charakterystycznej jego cechy. Nieraz się mówiło o prymasie, że był wielki, niedostępny, ale to wszystko były opowiadania tych, którzy go nie lubili, którzy robili wszystko, aby zniechęcić do osoby prymasa. Tak prawdę powiedziawszy, ksiądz prymas, nawiązując do tego miejsca i do charyzmatu ojców kapucynów, to są bracia mniejsi, on był ostatni z najmniejszych braci. Szedł drogą Ewangelii. On rzeczywiście, to co dzisiaj święty Paweł napisał w liście do Koryntian, jest tym, który zrozumiał, że skoro umarł za niego Chrystus, to on jest gotów umrzeć za każdego człowieka, dla Chrystusa. I to jest ta jego wielkość. Ale wróćmy do dzisiejszych czytań, bo one nam kapitalnie pasują. Hiob należy, jak wiemy, do pokolenia ludzi dotkniętych losem. I to złym losem. My nieraz mówimy o hiobowych wieściach. On po współczesne czasy usposabia właśnie takich ludzi, których nieraz doświadcza taki los. No, pandemia nam też dawała różne sytuacje i my wiemy o tym doskonale, że i do naszych rodzin te hiobowe wieści docierały. W doświadczeniu burzy dziejowej spełnia się Hiobowi jednak to, za czym tęsknił. Objawia mu się Bóg i on odkrywa, że Bóg jest obecny także i przez te okoliczności, które wydawałyby się bardzo złe w wydarzeniach jego życia. Ta teofania, odkrycie, że skoro Bóg panuje nad takim żywiołem, jakim jest morska otchłań, to jest pewność, że opanuje także największe niebezpieczeństwa i zawirowania ludzkiego życia, bo w świecie wszystko przemija. Nic nie zostanie na stałe. I skoro jestem w ręku Pana Boga, to tylko mi pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać, wierząc, że Bóg mnie swoich rąk nie wypuści, bo Bóg wyznacza granice. Na przykład nie dopuszcza pokus ponad miarę, nie dopuszcza także losowych doświadczeń ponad miarę, tylko trzeba zawierzyć. A jeżeli dopuszcza, to po to, aby w życiu człowieka objawiła się Jego chwała. Burze nas zaskakują, moi drodzy. Tak jak mówi o tym wydarzenie z Ewangelii. W każdej chwili może się coś wydarzyć. Burza to codzienne życie z jego trudnościami, a więc Ewangelista i Hiob prowokują nas do refleksji nad miejscem Boga w naszym życiu. Właśnie wtedy, kiedy nie jest łatwo. Stawia więc pytanie Ewangelista i myślę, że dzisiejsza liturgia nam bardzo mocno, byśmy odpowiedzieli na pytanie, kim jest dla mnie Jezus? Ten, któremu wichry, burze i potęgi morskie są posłuszne. Ale nie tylko, bo i złe duchy, choroby, a nawet śmierć.
Wszystko jest poddane Jezusowi jako Królowi. On ratuje, On wybawia, uwalnia od wszelkiego zła. Tylko trzeba Go uznać jako swojego Pana. Moi kochani, konieczna jest wiara rozumiana jako miłosne zawierzenie. Pragnienia, aby w moim życiu, w jakimkolwiek doświadczeniu, objawiła się Jego chwała i Jego miłość. Wtedy szatan, zły duch, przegrywa. Podczas burzy uczniom zabrakło wiary. Jezus przygotowuje ich, aby pewnego dnia spojrzeli na krzyż. Tak jak pisze teolog święty Paweł, który uwierzył i rozwiał swoją wiarę w burzliwych dziejach swojego życia. Tą wiarę w to, że on może się sam zbawić bez Chrystusa. A potem zawierzył jednak miłości Boga objawionej w Chrystusie. Rozwijał tę wiarę. Mocna wiara daje naturalną szansę na objawienie właśnie miłości, natury Boga. Tego, kim On jest i kim my jesteśmy jako Jego dzieci. Nas, chrześcijan, do przetrwania burz, losowych doświadczeń przynagla miłość Jezusa, objawiona na krzyżu i rozlana do serc wierzących, którzy przyjęli chrzest, rozwinęli swoją wiarę, aż po całkowite oddanie ewangelicznym radykalizmie. A więc, kiedy pytamy dziś siebie o wiarę w Jezusa, to nie wystarczy zapytać o wiarę w Jezusa historycznego. To o wiele za mało. Trzeba pytać o to, jak On jest obecny w naszym życiu miłości, pomimo doświadczeń życiowych. Potęga wiary rozwija się dzięki Matce od czasów Kany Galilejskiej. I myślę, że charyzmat tego miejsca z cudowną przedstawieniem Maryi, która od wieków tu się opiekuje ludźmi, którzy przychodzą, też nas tego uczy. Tak, dzięki Matce uczymy się przetrwać w życiowych niepowodzeniach, a pod krzyżem albo jako pieta, kiedy trzyma Jezusa już to Jego martwe ciało, Matka nas uczy spojrzeć na życiowe powołanie w świetle krzyża Jezusa. Nie zwątpić, wszystko ma swój czas, kres. Tak zaczęła się, moi kochani, też droga Hiobowa prymasa. Od tego miejsca i spotkania z Matką i pocieszenia celi klasztoru, wiemy o tym, nie chcę już tej historii dotykać, i nie skończyła się w ciągu całego jego życia. To była ta wielka miłość prymasa do Boga i to pragnienie, aby w Jego zawierzeniu miłosnym przy pomocy Matki objawiała się chwała Boża, czyli miłość. Burze cały czas towarzyszyły posłudze prymasa przez całe jego życie, które przetrwał, choć mówimy, że był wielki, to tak naprawdę był ostatni z braci najmniejszych. I od niego chcemy się uczyć podstawy zawierzenia i prosić, aby nam pomagał w codzienności życia, w próbach, w burz i pokus, byśmy i my naszym życiem, na ile to Bóg pozwoli, objawiali chwałę Boga, Jego miłość. Przywołajmy, kochani, wydarzenia, które pomogą odkryć pokorę zawierzenia i tajemnicy świętości prymasa, ostatniego i najmniejszego z braci. Wyciągniemy tylko jakby jeden fragment z jego życia. Już po uwolnieniu z Komańczy jest rok 1962. Prymasa spotyka kolejne upokorzenie ze strony władz. Przemówienia jego, wydane przez Palotynów we Francji, zostały skonfiskowane na granicy. Chciano uwięzić słowo proroka. Nie było wtedy SMS-ów, internetu. Wiemy doskonale, jak myśmy na dobrą książkę czekali. Ale prymasa czeka kolejne wezwanie. Wyjazd do Rzymu na sesję przygotowawczą soboru. Pisze tak, komentuje ten wyjazd. Pragnę poddać się biernie Duchowi Świętemu, który będzie przemawiał przez Jana 23 i dodał. Uczucie dominujące w nas to uczucie wewnętrznej uległości i wewnętrznego podporządkowania się temu, co Bóg zamierza. Żegnany przez tłum ludzi na dworcu w Warszawie, otrzymane kwiaty oddał w Częstochowie z przekonaniem, że pokornego dawcę Bóg miłuje. Tak powiedział, kiedy pociąg się zatrzymał. Weźcie to dla Matki Bożej Jasnogórskiej.
Jak zawsze chwałę, którą odbieram u ludzi, przekazuję per Mariam Soli Deo. Najmniejszy z wszystkich braci, chwałę, którą ludzie mu ukazywali, prasa pisała zupełnie inaczej, a on w swoich przeżyciach duchowych odkrywa nam swoją duszę. I opatrzność znowu zaskoczyła. Na powitanie Jan 23 wobec zgromadzonych kardynałów wygłosił pochwałę Matki Bożej i oznajmił, że podczas tych obrad jest obecna najdroższa Czarna Madonna z Częstochowy. Jej opiece, jej trosce powierzył wszystkie prace soborowe. A prymas 25 lutego tego roku, kiedy przebywał w Rzymie, został zaproszony przez papieża na audiencję i razem z nim stanął w oknie na błogosławieństwo. W tamtych czasach to się nie wydarzało. Papież Jan 23 wskazał na osobę prymasa, a ludzie na placu zareagowali gorącymi oklaskami. I znowuż nie przypisał tego niczego sobie, tylko zrządzeniu losu, że Maryja utwierdza go, że idzie za Jezusem właściwą drogą. W tym czasie trwała w naszej ojczyźnie wielka nowenna, w której on był bardzo upokarzany. Ona osiągała już drugi wymiar w tajemnicy Kościoła Powszechnego tym razem. Na audiencji biskupów polskich prymas wręczył Janowi 23 księgę czuwania soborowego z terminarzem, kiedy, jaka diecezja i jaka parafia podejmuje to czuwanie, modląc się za sobór, oraz kopię oblicza Czarnej Madonny. I prymas życzył, by Czarna Madonna, którą papież miłuje, polecił jej właśnie, miała w opiece cały sobór i polecił jej pracę soboru, by była prawdziwą wspomożycielką. A kolejne sesje soborowe i wydarzenia towarzyszące ukazały przyjaźń i zaufanie, jakim papież darzył prymasa. To między innymi wizyta papieża Jana 23 w kościele świętego Andrzeja Boboli na Kwirnale. Wtedy papież też często nie wychodził spoza Watykanu. Było tam też prywatne spotkanie w apartamentach watykańskich i długie rozmowy na temat Kościoła. Tak moglibyśmy wymieniać, ale zwłaszcza audiencja z 20 maja 63 roku, na którą mimo choroby Jan 23 wstał z łóżka, by pożegnać biskupów powracających do Polski. Wtedy papież rozmawiał z prymasem godzinę, a Jan 23, który umarł 3 czerwca, jeszcze raz zwierzał się z takiej wielkiej swojej serdeczności, z przyjaźni prymasowi Wyszyńskiemu na temat wizji Kościoła w przyszłości. Agonia papieża trwała 4 doby, a towarzyszyło mu oblicze jasnogórskiej pani. Warto zauważyć, że w podobnych okolicznościach w Castel Gandolfo, obok kaplicy z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, umierał wcześniej Pius XII. 21 czerwca papieżem został Paweł VI, równie wielki przyjaciel Polski. Wyznał to, odpowiadając na homagium prymasa, prosząc o jedno zdrowaś na Jasnej Górze. I prymas zapewnił o codziennej przed jej ołtarzem modlitwie o Eucharystii. Trwa ona po dzień dzisiejszy, za kolejnych papieży. 29 września 63 roku rozpoczyna drugą sesję soboru. Z kościoła w Polsce płynie soborowy czyn dobroci, nowa forma pomocy. We wszystkich parafiach wierni podejmują czyny dobroci, przebaczenia, pojednania i miłosierdzia. Nie podoba to się władcom naszej ojczyzny w ten czas. I tych, którzy tu byli, którzy byli poza jej granicami, ciągnęli za sznurki, bo uważali bardzo mocno, że to jest za wielkie poruszenie, za wielki znak jedności narodu polskiego z Kościołem, z Chrystusem. A Polacy poprzez swoje parafie, starsi pewnie to pamiętają, zapisują w księgach te czyny przebaczenia, pojednania, miłosierdzia i zawożą na Jasną Górę. A w zamian każda delegacja otrzymuje hostię mszalną z wizerunkiem Maryi z Dzieciątkiem na Wieczerzę Pańską. Hostie z wizerunkiem Maryi Matki Bożej Częstochowskiej zostały też podarowane papieżowi i ojcom soborowym. A dołączony tekst wyjaśniał, że te hostie są znakiem ofiar Polski katolickiej
intencji soboru wyrażonych w czynach dobroci. My wiemy, co się dokonuje na ołtarzu. Chleb zamienia się w ciało Chrystusa. I prymas miał tę myśl, że nasz naród, który jest też umęczony, łączy się z krzyżem Chrystusa za zbawienie całego świata w tej tajemnicy trwającego akurat soboru. Dar przyjęto z życzliwością i zrozumieniem. Przygotował on grunt do pogłębionej refleksji na temat obecności Maryi w Kościele i, jak wiemy, zaowocował ogłoszeniem Maryi Matką Kościoła. W czasie, gdy Kościół w Polsce uczył się od Jezusa w Szkole Maryi, byli i tacy, co pisali właśnie w tym czasie paszkwile, donosy, anonimy, aby przekonać Kościół na Zachodzie, że prymas jest złym pasterzem. Ciosy spadały nie tylko ze strony służb bezpieczeństwa, rządu czy partii, ale także ze środowisk inteligencji, zwłaszcza Paksu, Znaku, Kiku oraz księży patriotów zjednoczonych w Caritas. Był prymas bardzo mocno w tym osamotniony, w tym wielkim dziele, nieraz bardzo mocno niezrozumiany. No i teraz ukazać jego postać jako najmniejszy z braci, nawet tych wielkich, którzy uważali się ze strony Kościoła, tymi, którzy wiedzą lepiej, jak poprowadzić Kościół. A dla prymasa objawiło się bardzo mocno w jego życiu to przykazanie, które nazywamy największym, jedynym. Miłość Boga i bliźniego jak siebie samego w tej nowości ukazanej w Jezusie na drodze uniżenia. Jak ja was umiłowałem, tak i wy się miłujcie. I ta miłość rodzi jedność. Zobaczcie, kto pomyślałby, że lata 60. czas soboru i te szykanowania, trwająca jeszcze ciągle akcja milenium do 66. roku przecież trwająca, że to wszystko jest, za tym wszystkim stoi ogromna pokora i małość prymasa, który nie ustępuje. Daje się naprawdę szykanować, tak jak Chrystus, który chodził, nauczał kiedyś w Jerozolimie i w Galilei. Też niezrozumiane, nawet i przez swoich apostołów przecież. Prymas pragnął, by naród i Kościół w Polsce żył tym przekazaniem miłości. Jezus, gdy stał się człowiekiem, pierwszy wypełnił to przekazanie, a jego los ziemski zapowiadał właśnie ów biblijny Hiob. Zawierzył w miłości Panu Bogu, że jest w rękach Pana Boga. Trudności związane ze zrozumieniem nowości przekazania ukazuje najbardziej rozmowa Jezusa w innej Ewangelii ze znawcą prawa. Pytanie o pierwsze przykazania i odpowiedź o miłość Boga całym sercem i umysłem i myślą, a bliźniego jak siebie samego, zrodziło, jak pamiętamy, kolejne pytanie: a kto jest moim bliźnim? I Jezus, będąc najmniejszym bratem każdego człowieka, którego szukałby zbawić, opowiedział mu wtedy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Dał jednoznacznie zrozumienia. Do zrozumienia, że nowe przykazanie wypełnia ten, kto chce stawać się z ostatnim z najmniejszych braci, i zachęcił do nawrócenia. Czyni ty podobnie. Moi drodzy, świat nie znał miłości Ojca ani za dnia prymasa i pewnie nie zna i dziś. I naszym marzeniem jest, aby ta beatyfikacja pokazała, zwłaszcza naszej, tak pogubionej Polsce i tak pokłóconej Polsce, właśnie tą drogę jedyną, nie ma innej. Wrócić na ścieżki Chrystusowe. Chrystus wzywa, by w centrum postawić człowieka, a nie bezduszne przepisy, a nie swoje racje czy innych racje, racje ewangeliczne. Mamy siebie postawić w sytuacji osoby, która potrzebuje pomocy, i pytać wtedy, kto jest moim bliźnim. Jest nim każdy, kto w potrzebie, każdy podczas zagrożenia, i wtedy, kto udziela pomocy i nie pyta, czy się znamy, kim jestem, dlatego komu pomagam, i co będę z tego miał? Chcąc naśladować Jezusa i wypełnić przykazanie miłości, nie można myśleć o sobie, ale o człowieku, stając się ostatnim z najmniejszych braci. Każdy jest moim bliźnim, przywołuje miłość, która jest we mnie. A jeśli jest z Boga, to nie ma ona limitu co do ludzi, przebacza 77 razy. Na tym polega istota rewolucji w miłowaniu, którą przyniósł Jezus na świat, i ona jest obrazem Boga. Często mylimy, moi drodzy, miłość bliźniego z przyjaźnią. Gdy dar miłości bliźniego sprowadzamy do przyjaźni, zagubimy bogactwo, które wniósł Jezus.
Każdy z nas ma przyjaciół. Chrystus jednak nie będzie pytał nas, ilu ich mieliśmy za życia, kiedy przyjdzie nasz koniec, kiedy staniemy przed Nim. Nie o to nas zapyta. On zapyta, czy kogoś nie odrzuciliśmy. I może się okazać, że nasze przyjaźnie nie miały nic wspólnego z chrześcijańską miłością. Mogliśmy wypowiadać wiele wspaniałych słów, zapowiadać lepszą przyszłość świata i Kościoła, rządzić z oddaniem, zwalczać ubóstwo i mieć setki przyjaciół, a w oczach Jezusa nie miłowaliśmy. Interpretację miłości bliźniego odnajdujemy właśnie w tej przypowieści o sądzie ostatecznym. Jezus identyfikuje się z każdym z naszej listy, kogo w życiu pominęliśmy, zlekceważyliśmy, umniejszyliśmy. Jednym słowem, wobec kogo byliśmy obojętni. Obojętni na ludzki los z tymi, którymi żyliśmy, tak jak był obojętny bogacz na Łazarza. A więc, moi kochani, prymas nam bardzo mocno podpowiada. Nasze zbawienie zależy od miłości. Czy jak Bóg akceptujemy każdego brata i siostrę, których na co dzień w życiu spotykamy? Jeden jest powód. Z nimi, jak i ze mną, utożsamił się Jezus. To nowe, rewolucyjne oblicze miłości nazywa się agape i różni się od przyjaźni. Nie każda osoba jest przyjacielem, ale uwaga! Każdy człowiek od poczęcia jest osobą, dzieckiem Bożym. I mamy miłować w każdej osobie ową godność i tajemnicę świętości życia. Należy się miłość niezależnie, kim dana osoba jest i kim będzie. Stanie się przyjacielem, a może złodziejem, może moim największym przeciwnikiem, przez którego będę miał chlebowe wieści. Taki był prymas. Miłował jak Jezus, pokładając nadzieję w człowieku, nie odbierając możliwości przemiany. To odwaga być prawdziwą miłością w świecie, która nie zna Boga albo Go odrzuca i nie potrafi kochać. Miłować jak Jezus to, moi drodzy, umyć apostołom nogi, dawać siebie w odrobinie chleba, jak w Eucharystii, wybaczać, modlić się na krzyżu, nazywać zdrajcę Judasza przyjacielem. Miłość uniwersalna, caritas, która przyjmuje i ogarnia każdego w każdej jego sytuacji życiowej. Przyznajemy, możemy podziwiać i pragnąć, lecz miłować jak Jezus leży już poza naszymi możliwościami bez Jego pomocy. I podjąć wezwanie, zaczynając od zawierzenia uprzedzającej miłości Boga, oto wezwanie. I myślę, że to jest też klucz do tego, abyśmy może z nadzieją patrzyli, że nasze czasy się odmienią. Prymas może nam w tym pomoże, jak będziemy się w jego życie wpatrywać, wczytywać, a potem już za jego wstawiennictwem modlić. Bóg napełnia serca miłością, jeśli tylko pozwalamy, po brzegi, by się przelewała i mogła rozlewać na wszystkich, z którymi żyje. Kto napełnia się Bogiem, tak jak prymas, może napełnić świat chrześcijański miłością. I on napełni, on wygrał miłością. Dlatego został świętym, będzie właśnie ogłoszony błogosławionym. My mamy być tylko kanałem przepływu miłości Boga do drugiego człowieka. Bóg przez swojego Ducha sprawia w nas miłość i czyni zdolnymi, by ją sobie darować. Kto prawdziwie miłuje Boga, ten miłuje brata. Jak zaakceptować najmniejszych spośród braci? Odpowiedź jest jedna. Nie mocą swojej woli. Nie róbmy tego. Lecz otwarciem na miłość Pana Boga. Jeżeli coś nie wychodzi z naszych nieraz najbliższych relacji, nie stawaj na głowie, tylko otwórz się na miłość Pana Boga i proś, aby On wlał tej miłości do twojego serca. Jedyną drogą, by przyjąć każdego trudnego bliźniego, naprawdę jest modlitwa. Ona przemienia. Gdy klękamy w pokorze i stajemy w prawdzie, a zwłaszcza może, gdy razem zaczynamy się modlić i mówić: Boże, nie potrafię sam od siebie. Naucz miłować ludzi, jakimi są. On udziela pokoju serca i łagodności. A prawdziwa modlitwa przemienia nasze serca, napełnia miłością Bożą, dokonuje przemiany, burzy te wszystkie bariery, ucisza niepokoje, które w nas skutkowały ograniczoność widzenia człowieka w oczach Bożych. Gdy tego dokona, staje się Jezus naszym Zbawicielem. My to doświadczamy. On nas ciągle zbawia. Ale w ten czas my, jak pozwolimy
w tej miłości wpłynąć do naszego serca. To jest Jego misja, Boża misja na świecie, a do nas należy zaufać i pozwolić, by dalej Jezus obecny w Kościele działał. Modlitwa jest otwarciem na działania Ojca, Syna, Ducha Świętego, jednym słowem Boga, który jest miłością. Kochani, niech tych kilka myśli, refleksji pomoże nam może na nowo jakoś odkryć prymasa, rzeczywiście jako tego, który był ostatni z najmniejszych braci i paradoksalnie dlatego jest tak wielki, że nazywamy go prymasem tysiąclecia. Amen.